zatrzymaliśmy się w Extraiser, ale przyznaj szczerze, myślałeś, że będzie inaczej? Bo chyba... Nie wiem, w kontakcie. Zdecydowanie przed sezonem myślałem, że będzie w ogóle wszystko lepiej się układać i będzie zupełnie inaczej. Biorąc pod uwagę to, że dysponowaliśmy naprawdę dobrym zespołem, dobrym składem. Byliśmy zmobilizowani do tej walki naprawdę bardzo mocno, żeby powalczyć tutaj o bycie w playoffach i dalsze i o dalsze sukcesy. Niestety, no co tu dużo mówić, wiemy jaki był przebieg całego sezonu, jak duży pech przesiadlował moją drużynę, ile kontuzji mieliśmy w zespole, ile niefortunnych wydarzeń, które nie pomagały, aby robić dobry wynik. Praktycznie do samego końca, bo nawet dzisiaj upadek Darcy'ego Warda i jakieś takie informacje niekoniecznie najlepsze póki co, aczkolwiek poczekajmy, bo to jeszcze wszystko jest w sferze wyjaśnień. Wynik zupełnie średni, nie taki jak wszyscy oczekiwali, nie taki jak oczekiwało kierownictwo, sponsorzy i zawodnicy i kibice, my zawodnicy również. Niemniej jednak taki akcencik fajny na koniec kibiców. Nie obrazili się na to wszystko, co się wydarzyło. Dzisiaj mecz taki no, nie najwyższej rangi, a było dość sporo ludzi. I fajnie kibicowali z chłopaków, jakieś to widziałem z boku. I naprawdę to było takie szczere. Cieszyli się z tych wszystkich zwycięstw. Także no, chyba wszyscy rozumieją, jaka była sytuacja w tym roku, jakiego dużego pecha mieliśmy. Chyba wypada tak naprawdę jak najszybciej zapomnieć o tym niefarcie tegorocznym i po prostu chwilę odpocząć od tego wszystkiego i gdzieś tam myśleć już pod kątem przygotowań na, jeśli chodzi o przyszły sezon. A jak ty się czujesz i czy masz jeszcze plany, żeby wyjechać w tym sezonie? Ja się czuję coraz lepiej. Dużo pracy i rehabilitacji za mną, dużo jeszcze przede mną. Moim takim cichym planem jest to, aby gdzieś tam wyjechać jeszcze na koniec sezonu, być może potrenować. No bo nie szarujmy się, ale niestety nic więcej tutaj już nie ugram w tym roku. Ta kontuzja była na tyle skomplikowana po prostu, że nic więcej jakby nie da się czasowo tutaj przyspieszyć. Ale lekarze są dobre myśli, w sensie jakby gojenia się tej złamanej kości. Wszystko przebiega prawidłowo, rehabilitacja również, więc odzyskuje siły w tej nodze i chciałbym właśnie przed tym okresem zimowym, przygotowawczym być w 100% zdrowym, tak żeby właśnie ten okres później zimowy wykorzystać do tego, aby się porządnie przygotować przed przyszłym sezonem, bo chcę wrócić po tej kontuzji w bardzo dobrej formie. A jest jakiś konkret, jeśli chodzi o twoje zdrowie? Bo ostatnio, jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że nie wiadomo, że lekarze nic nie chcą konkretyzować. Ty też coś się zmieniło? Nie ma jeszcze tako większego konkretu, bo wszystko zależy od... Teraz już tak naprawdę trochę biologia. Zobacz, lekarze czekają na to, jak będzie goić się ta połamana kość. Robimy oczywiście kontrolne zdjęcia rentgenowskie, które gdzieś tam pokazują nam stan tych wzrostów już, które się zaczęły. No i pod obserwacją lekarzy gdzieś tam dalej będziemy ten temat monitorować. To wszystko już trwa tak naprawdę i to bardzo w takim stopniu bardzo zaawansowanym, ale no jeszcze trzeba poczekać, żebym mógł coś tam więcej wiedzieć, kiedy ewentualnie będę w stanie zapomnieć o tej kontuzji. Ja bym chciał być po prostu przed tym okresem zimowym w pełni zdrowy, tak jak mówiłem wcześniej, żeby móc się zimą odpowiednio solidnie przygotować. Zdrowie to jedno, ale myślenie o przyszłości tej sportowej to drugie. Nie wierzę, że nie ma żadnych rozmów, negocjacji z klubem czy z klubami. Coś powiesz, czy jest na przykład opcja, że ty zostaniesz w Falubazie? Jak to wygląda? Nie ma tutaj żadnej rewelacji. Ja mam kontrakt ważny jeszcze na przyszły rok i tak naprawdę tutaj żadnych rewelacji się nie spodziewam, nic się nie będzie działo. Teraz chwilę przerwy, faktycznie odpoczynku od tego sezonu. Każdy pewnie chce zapomnieć o tych wszystkich problemach, które nas męczyły. Niebawem będziemy już czekali na to, aby się przygotowywać do kolejnego sezonu. Wiem, znamy już pierwszą czwórkę tegorocznych play-offów. Osobiście spodziewałeś się takiego zestawienia? Nie jestem. Gdyby ktoś przed sezonem powiedział tobie, że takie drużyny będą walczyły o medale, byłbyś bardzo zdziwiony? Byłbym trochę zaskoczony. Może nie jakoś bardzo, ale byłbym trochę zaskoczony. To, że nie ma nas w tej czwórce, to, że Gorzów tak słabo jeździł, to, że na przykład że Wrocław generalnie można powiedzieć jechał bardzo dobrze, to są takie trochę niespodzianki, prawda? I chyba każdy tak to odbiera. Dobrze dla rozgrywek? Ciekawie. Aczkolwiek byłoby jeszcze ciekawie, gdyby Falubas był w play-offach.